No i mamy zapowiedź update'u w Last Epoch'u. No i nowy sezon. No Pytanie czy to uważać jako pierwszy sezon? Bo to jest jakby pierwszy sezon po się, Czy jako drugi sezon? No bo pierwszy sezon był jak gierka wyszła, nie? Na 1.0. Ja bym powiedział, że to jest drugi sezon. Także Harbingers of Ruin Patch 1.1. Zobaczmy. O co tu chodzi? Przy okazji, jak ktoś jeszcze nie ma Last Epocha, to aktualnie na, moje, na Nexusie ogólnie jest 20% taniej. Więc, jak ktoś chce sobie kupić, to link będzie w opisie. Będę oczywiście wdzięczny, bo z tego 4 dolary idą do mnie. Tak więc z góry dzięki i lecimy. Teraz zobaczymy sobie trailer tego update'a.

Nowe busiki. New Evade Ability, Aha. Czyli teraz po prostu wszyscy idą w to, że dają tego rola na spacer, tak jak jest w D4, nie? I tak będzie w PoE2. Czyli tutaj też mamy. Mm, no, po prostu rola dodają. I Nemesis System. Czyli otwieramy sobie coś takiego. Wybieramy, chyba, jeden z czterech itemów. Możemy go ulepszyć. Tak? Bijemy mopki i dostajemy to jako nagrodę. Coś takiego. No To jakiś nowy endgamowy system, nie? W sensie endgamowy, no. Sezonowy system, o. Forgotten Knight Faction, czyli nowa. frakcja. Co my tu mamy? Um... 20% dodatkowych szans, um, Glyph of Envy. Nie wiem, co to jest za Glyph, ale to z Harbringerów. Kurde, nie wiem. Ja prawdopodobnie i tak będę grał w trade'a. Dużo zmian balansowych. No właśnie, tylko pytanie: czy dodadzą jakiego, jakiś price check system na trade'zie? Jak nie, to znowu będzie tragedia. Pinnacle Boss. Czy to, naj... to będzie najtrudniejszy boss w całej grze? No i to jest cel, nie? Zabicie tego Pinnacle Bossa. No, zobaczymy. Z tymi bossami też będzie trochę łatwiej ze względu na tego rola, nie? Tak dodają? Harbingers of Ruin. Dobra. 9 lipca. Teraz sobie przyjdziemy tutaj. Bo tu mamy troszkę więcej rzeczy. Czyli mamy tego Iweida. Um, szybko. Short distance. Bla, bla, bla. No to po prostu dodge roll i tyle, nie? Ok. Każda postać będzie miała Iweida od levela pierwszego. Będą dwa charge z 4 sekundowym cooldownem. Hmm, czekajcie, jeżeli nasza postać wbija level, wtedy zmniejsza się chyba cooldown tego evade'a. Ok, czyli im wyższy level, tym szybciej będziemy mogli Yvade'ować. E Dobra, czyli tu mamy tego evade'a, tu mamy ten nemesis system. <laughs> Nowy randomowy Encounter. Bla, bla, bla. I to jest jakby sezonowa mechanika, nie? Dobra i to będzie podczas kampanii i podczas monolitów, czyli podczas Endgame'u. Nemesis. Banish. Dobra. Challenge. Okej, okay, czyli tu będziemy bić się dalej. Zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądać, nie? Egg of the Forgotten. tu jeszcze mamy? Harbinger i Forgotten Knight. No, to jest ten Pinnacle Boss. Forgotten Knight, czyli frakcja. I na czym ona się będzie skupiać? Harbinger, Unique Drop Chance. Okej, okay. Pinnacle Boss. Boss defenses się zmieniają w e, obronie tak by bossów i to nazwali Dynamic Damage Reduction. Czy będzie trudniej czy nie? Zobaczymy. Bardzo możliwe, że będzie trudniej. Nowy Glyph, Glyph of Envy, e, dodatkowy nowy Idol, nowe Uniki, cztery nowe Uniki. No i w zasadzie tyle. Ja mamy jakieś Tuchenda, Zbrojka, sceptr i Quiver, Także zapowiada się mega fajnie. Będzie troszkę więcej kontentu nowego, ale no ja i tak czekam cały czas na rozwój monolitów. No bo to jest takie główne endgame, nie? W sensie, no bo to nie. Tutaj w zasadzie nic do monolitów nie ma. No mamy nowego Bossa. Mamy. Nemesis, ale to jest mechanika tak jakby sezonowa. No bo Uniki, New Boss Defenses. No, już zapowiada się fajnie, będzie grane. Możecie napisać co o tym myślicie i tyle.